się dzisiaj dziesięciolecie swojego istnienia, no na rynku muzycznym polskim to jest ewenement. Czy czujecie się dinozaurami? Tak, tyranozaurem się czuję. A ty? Brontozaurem. Nie, ale... No... Ja jestem takim pisklaczkiem. Na pewno jest to miłe, że mogliśmy wytrwać tyle lat, bo to jest jednak relacje międzyludzkie i współpraca, która jest tutaj głównym elementem, która doprowadziła nas tutaj, świadczy o tym, że dogadujemy się między sobą, potrafimy jednak pewne rzeczy kompromisami przejść i dzięki temu właśnie 10 lat obchodzimy i życzę sobie, żeby kolejne 10 odbywało się w co najmniej takiej samej atmosferze. Dołączam się do słów. Z tym, że no, zespół trochę ewoluował, jeśli chodzi o osoby też przez te 10 lat, czyli czy to prawda też, że trzeba jednak czasem tej świeżej krwi? Może nie tyle, że trzeba świeżej krwi, aczkolwiek jest tak, że nie wszyscy, może nie, że się do tego nadają, tyle, że po prostu no, nie każdy to wytrzymał. Dzięki Bogu wydarzyło się tak, że mamy świeżą krew w postaci tutaj Oli i jeszcze Marka i na pewno nam to wychodzi na dobre i na zdrowie, dlatego tak to było zapisane i tylko dziękować. Tych 10 lat waszym zdaniem było, no myślę, że dla każdego to było co innego, najważniejsze właśnie w tym dziesięcioleciu. Bardzo ciężkie pytanie. Co było najważniejsze? Myślę, że te początki, właśnie ten początek, kiedy ktoś w nas uwierzył, bo my no wierzyliśmy, bo inaczej by tego nie było, ale to, że ktoś w nas uwierzył, czyli radio, czyli ludzie, którzy telefonowali do radia muzycznego wtedy. Myślę, że to się najmilej wspomina. Ja pamiętam, kiedy właśnie była pierwsza premiera w radiu, muzyczne radio, Piosenki dla Ciebie, ja płakałam. To były takie emocje, ja siedziałam w domu i płakałam. Dzisiaj już wiadomo, tego nie ma, ale to się wspomina z ogromną nostalgią. No, dołączę się, że i właśnie przede wszystkim przy tej dawce wiary w siebie, którą mieliśmy w tamtym okresie, właśnie pomogła wiara innych ludzi, o których dzisiaj wspominałem, ponieważ bez nich też by się to nie udało. I no cóż, nie wiem, czy jesteśmy szczęściarzami, czy po prostu, czy nie, ale na pewno to jest zasługa wielu osób. Nasz sukces to nie jest tylko nasz prywatny, ale również wielu osób, którzy nam w tym czasie pomogli. A do ciebie pytanie, czym dla ciebie było wejście właśnie do takiego zespołu, znanego już od 10 lat, lubianego przez fanów? Przede wszystkim jakimś nowym rozdziałem w moim życiu, no i ogromnym, wielkim szczęściem i sukcesem. Przyjaźń z tymi ludźmi, współpraca z nimi, spotykanie się, rozmowy. Jest naprawdę cudownie. Uwielbiam ich.
Uwielbiam Subtuastic, jestem fanką. Ja. Aż głupio to brzmi, ale Jezu, straciłam głos. Kocham Subtuastic. No, zespół się rozwija, bardzo mi się to podoba. Coraz są bardziej głębsze teksty, coraz bardziej dojrzała muzyka. Coraz mamy więcej fanów w całym kraju, ludzie nas rozpoznają właściwie wszędzie. No, w każdym mieście, w którym gramy, przychodzą na nas, może powiem nieskromnie, no, ale mamy 3000 tłum naprawdę zawsze i wszędzie. Jesteś kompozytorem, piszesz teksty. Czy te 10 lat możesz o sobie powiedzieć, że jakoś spełniły twoje ambicje, oczekiwania? Patrząc na to od właśnie z czasu początków zespołu, jak to sobie wyobrażałeś wszystko? No oczywiście, tym bardziej, że jakby u nas ta kwestia twórcza jest bardzo uzależniona od siebie i myślę, że sukces każdej piosenki, którą żeśmy nagrali, to jest tak poniekąd sukces każdego z nas osobna, bo każdy w tym uczestniczył, włożył cząstkę siebie. No i prawdopodobnie gdyby nie to, to też mogłoby się nie udać. Dlatego najważniejsze jest to, że tutaj każdy traktuje ten projekt jako część swojego marzenia albo i całe. I na pewno jeśli chodzi o tą kwestię kompozycyjno-produkcyjną, myślę, że rozwijamy się, ale nie rozwijamy się dlatego, że tak powinniśmy, tylko dlatego, że tak właśnie to się odbywa. Twoje przyjście do zespołu to wyraźnie zmieniło brzmienie na takie bardziej ostre, no powiem ciekawsze. Powiedz, jak to właśnie od strony muzycznej patrzysz na to, co przez ten czas robicie? Przychodząc do zespołu, zmieniło się przede wszystkim to, że muzyka Subtuastic przed moim przyjściem była jak gdyby z komputera, nie? To były pewne rzeczy, Andrzej przygotowywał w domu, je dopieszczał. To też były dobre rzeczy, tylko to później ta cała muzyka kręciła się z płyty. Tylko tak naprawdę śpiewali wokaliści, a kiedy ja doszedłem, pociągnąłem za sobą perkusistę i basistę, także stworzył się prawdziwy zespół i wtedy zaczęliśmy grać prawdziwie na scenie. Chciałbym każdego z was zapytać, co na przyszłość, co dla każdego z was będzie tutaj najważniejsze, jeśli chodzi o przyszłość. Czy kolejne 10 lat i jednak dinozaury, czy może o czym innym myślicie? Z tymi dinozaurami to naprawdę śmieszne. Tak, ja się przede wszystkim modlę, żeby wystarczyło wokalu na kolejne 10 lat, bo bez tego to ani rusz dalej. A reszta, ja myślę, że się ułoży przy dobrych tutaj fluidach. Wszystko jest możliwe.
No, ja również dodam, że jeśli każdy artysta boi się wypalenia w którymś momencie, bo to oznacza koniec twórczy i myślę, że póki co nam to nie grozi, ponieważ inspirację czerpiemy właśnie z powietrza, ze sceny i z życia. Z siebie. I mam taką nadzieję i bardzo wierzę we wszystkich ludzi, z którymi obecnie współpracujemy, że po prostu to musi się udać, nie ma innej opcji. Podpisuję się pod tym wszystkim. No i oczywiście dodam, że chciałabym, żebyśmy mieli coraz więcej koncertów i żebyśmy częściej się spotykali. Ojej. I częściej grali. Nie, dzisiaj się rozpłaczę na pewno. Zapraszam się do nas i... Jestem zapraszliwa. Są pomysły na właśnie jakieś zmiany, jeśli chodzi o brzmienie, podejście do muzyki, czy powiedzmy zadowalacie się tym, co tworzycie teraz? Ja myślę, że muzyka cały czas idzie do przodu, a i nasza muzyka uważam, że idzie dobrze, chociaż ona jest taka słodka, miła dla uszu, ale jak wiemy, trendy muzyczne zmieniają się i musimy iść z duchem czasu, żeby być po prostu, może nie na tym szczycie, ale siedzieć w tych pierwszych rzędach, nie, żeby po prostu bywać wszędzie. Także ta muzyka musi się zmieniać i cały czas walczymy o to i nawet stare piosenki, które odświeżamy, staramy się robić w nowoczesnym brzmieniu, w nowoczesnym aranżu przede wszystkim. To jest ważne. Sto lat niech żyje, sto lat. Zapraszamy zespół Sumtuosi. Pięknie śpiewacie. Bardzo wam dziękujemy. Dostarczacie nam wielu wzruszeń, wielu pozytywnych emocji. I chcielibyśmy wam podziękować, jesteśmy z was dumni, dlatego że promujecie też Bolesławiec. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ci ślicznie, jak widzicie. Dziękuję bardzo. Podpiszę nas jeszcze. Życzę wszystkim takich włodarzy. Jesteśmy naprawdę zachwyceni. Wsparcie nam ogromne. Dziękujemy, trzymajcie się, dobrej zabawy. I bardzo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, torta zaraz podzielimy. Ten dzisiejszy koncert, bo no ja mogę powiedzieć, jak publiczność odebrała, jak wyście z drugiej strony odebrali publiczność. No po raz już enty. Publiczność bolesławiecka i tutaj okolic pokazała, że no, że jest cząstką Sumtuosi, tak to można nazwać. Naprawdę, to się czuje, że bez nich to, no to tak jak Andrzej mówi na scenie, bez was nie byłoby nas. Wspaniale, dziękujemy wam, kochani. Naprawdę, łza się kręci też. Ja również dziękuję po prostu za to wsparcie, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, że bez tych osób trzecich to by się nie udało, a tymi osobami trzecimi najważniejszymi są właśnie nasi sympatycy, fani i słuchacze. I to oni tak naprawdę decydują o tym, czy to, co robimy, będzie miało swoje miejsce i sens, czy nie. A póki co cieszymy się, że tak jest. I a dzisiejszy koncert jak gdyby pokazał nam, że jednak w naszym rodzinnym mieście, no prawie wszystkich, ale to taka kolebka, Mekka Sumtuosi, tak. że naprawdę
są ludzie, którzy są nam przychylni i którzy w nas wierzą i za to im Bóg zapłaci i naprawdę dziękujemy ślicznie. Z tego co wiem, to twój drugi chyba koncert w Bolesławcu. Jak oceniasz bolesławską publiczność? Ja już nie będę się powtarzać, ale jestem zakochana w Bolesławcu. Nie, już poważnie mówiąc, to bardzo, bardzo dobry odbiór i cieszymy się z tego, że zawsze z nami są i że wspierają nas nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.